Kamil Grosicki trafi do Legii Warszawa. Takie pojawiły się ostatnie informacje, spekulacje w mediach. No właśnie, czy to będzie sensacyjny transfer? Czy to jest w ogóle możliwe? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także do mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat ewentualnego transferu Kamila Grosickiego do Legii Warszawa. O tym praktycznie media piszą, spekulują na ten temat. Wcale to nie jest taki pomysł wysany z paca, ponieważ rok temu praktycznie było blisko temu, żeby Grosicki przyszedł do Legii Warszawa. Wtedy miałby zarabić, zarabiać więcej niż najlepiej opłacany praktycznie zawodnik w Legii, Warszawie, Legii Warszawa. No i ostatecznie Grosicki na to się praktycznie nie zgodził. tak? On miał zarabiać wtedy więcej niż Artur Jędrzejczyk, który po prostu zarabia w Legii około 800 tysięcy euro rocznie, no czyli można się spodziewać, że mógłby tutaj Grosicki liczyć na kontrakt rzędu tam 900 albo nawet milion euro rocznie. Na to ostatecznie się Grosicki nie zdecydował, no bo wiadomo, że po prostu zależy mu tutaj na grze, tak właśnie na grze w, w lidze angielskiej, to było zawsze jego praktycznie marzenie, żeby występować w lidze angielskiej. No i teraz sytuacja znowu się powtarza, ponieważ no Grusicki ma nieciekawą sytuację, jeśli chodzi o drużynę, tam praktycznie trener na niego nie stawia, no teraz praktycznie nawet trener się też zmienił, jeśli chodzi o drużynę Grosickiego, no a on chce grać w reprezentacji Polski, przepustką do gry w reprezentacji Polski, to jest systematyczna gra występy, jeśli chodzi o klub. No i może być sytuacja taka rzeczywiście, że Czesław Michniewicz widziałby go po prostu w składzie Legii Warszawa, tak, natomiast no, na razie takich informacji nie ma, żeby Grosicki zmienił klub, żeby miałby przyjść do Legii Warszawa, aczkolwiek znając tak naprawdę perypetię czy też sagę transferową z udziałem Kamila Grosickiego, no to wszystko odbywa się za 5-12, tak, w ostatnią praktycznie chwilę, więc nie zdziwiłbym się po prostu, gdyby w ostatniej chwili pojawiła się taka informacja, zresztą w ogóle, jakby gdyby doszło do takiego transferu, to pewnie byłaby to informacja, która by pojawiła się w w ostatniej chwili, że właśnie Grosik zmienia klub i mógłby tutaj trafić do Legii, w Legii Warszawa. Jak na razie występuje w West Bromwich Albion, a więc w klubie, w którym praktycznie wcześniej występował Grzegorz Krychowiak, można powiedzieć, że jakiś taki pechowy klub, bo i Krychowiak nie, nie wspomina dobrze tego momentu, tak, kiedy występował w West Bromwich Albion i też tutaj Kamil Grosicki. Tak, no i tutaj rzeczywiście, no znaczy moim zdaniem, sytuacja z tego typu, tak, że jeżeli chce rzeczywiście występować w reprezentacji Polski, to powinien przyjąć propozycję, jeśli chodzi o Legię Warszawa, bo tam też po prostu pojawiły się kluby tureckie, greckie i tak dalej, tak. Natomiast tutaj rzeczywiście w Legii Warszawa miałby szansę na regularne występy. Pytanie też jest inne, czy Grosicki tutaj, tak, poza tym, że chce występować w lidze angielskiej, kolejne pytanie jest takie, czy po prostu tutaj nie jest kwestia tego typu, że kwestie finansowe, tak. Że tam po prostu tam zarabia więcej. Co ciekawe, ja swego czasu szukam, jeśli chodzi o polskie media, informacji na temat tego, ile grosik zarabia. Nigdzie praktycznie w polskich mediach tego nie było, tajemnica poliszynela, udało mi się to znaleźć na media po prostu zagranicznych rzeczywiście angielskich, no to jest około miliona chyba funtów rocznie, czyli około 5 milionów złotych tyle zarabia grosicki. No to jeżeli tutaj przyszedłby do legi, tak, by ten kontrakt był dalej po prostu ważny, czy byłaby to mniej więcej ta sama kwota 800-900 tysięcy euro, no to niewiele mniej by zarobił praktycznie grosik. Chyba, że po prostu pozostawia sobie tę jako alternatywę na dalej takiej legi Warszawa. Natomiast na pewno to nieciekawie wygląda, jeśli chodzi o kwestie transferowe, że to wszystko odbywa się na ostatnią chwilę, tak? Tam było jedno okienko, gdzie po prostu spóźnił się z faksem, 5 minut gdzieś tam też po prostu poleciał do Turcji, ostatecznie nie doszło do tego kontraktu. No to wszystko niedobrze wygląda, tak? Po prostu jednak zawodnik powinien mieć stabilizację, powinien po prostu wybrać. Pomimo to, po, 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 zwłaszcza, że Grusicki naprawdę jest dobrym zawodnikiem, dobrze się prezentuje tak, natomiast tutaj no ta kariera gdzieś po prostu będzie mu ciekawa przez pacy, no bo jak będzie grzał ławkę, to co to, to praktycznie za kariera, tak, no pieniądze będzie zarabiał, no może liczyć te pieniądze w domu, może kup, kupić sobie liczarkę do pieniędzy, natomiast najważniejsze dla niego, żeby po prostu występować, no podobne pieniądze też uzyska w innych praktycznie klubach, tak, e, więc dla mnie ja uważam, że jeżeli chce grać dalej w reprezentacji Polski, musi systematycznie występować, no teoretycznie tak, no mówi się, że musi występować systematycznie, żeby otrzymać powołanie do reprezentacji, no ale też y, tutaj tak, Grosik ma pewną renomę, jeśli chodzi o reprezentację. Teoretycznie mogą przyjść inni zawodnicy, którzy wygryzą Grosika, ale suma sumarum pewnie i tak by dostał to po prostu powołanie, no bo selekcjoner też po prostu patrzy na ogólne, tak, ogólne po prostu występy piłkarza. Przecież Milik na przykład jest bez klubu, a też dostał powołania na te mecze jesienne, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No ale ja zawsze mówię, tak, brak występów, jeśli chodzi o piłkarza, to jest śmierć cywilna, to jest po prostu tragedia. Nawet lepiej po prostu, żeby piłkarz miał kontuzję Oczywiście, no, nikomu nie życzę, ale lepiej mieć po prostu kontuzję, i ta kontuzja daje mo możliwości, mo motywację i powrót do gry. Oczywiście, zależy, że to, jak, jaka kontuzja, bo czasami kontuzje są takie, które przekreślają naszą karierę, niż po prostu no, siedzieć w domu i patrzeć na mecze przed z, z, z telewizorem, czy po prostu siedzieć na ławce. Tak? No, muszą być te mecze, muszą być po prostu, e, musi być w, cały czas praktycznie w ruchu, musi grać, czy to po prostu w Anglii, czy w innym klubie. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Grusika. No wcześniej, zanim przyszedł West Bromicz-Albion, przecież miał też nieciekawą sytuację, gdzie faktycznie jego drużyna spadła. Większość kolegów z drużyny odchodziła, po prostu klub nie było stać na, jego, na, na to, żeby po prostu płacił mu taką wysoką pensję. Teraz jak jest West Bromicz-Albion, to faktycznie trener na niego nie stawiał, dostawał gdzieś tam szansę. Pomimo tego, że dobrze się zaprezentował w reprezentacji, to jednak po prostu tutaj tak nie był podstawowym zawodnikiem, jeśli chodzi o Wes Bromicz-Albion. No nie wiadomo, czy to jest kwestia jakby po prostu tego, że trener na niego nie stawiał, czy to jest kwestia tego, że po prostu byli lepsi w, dru w drużynie? No, bo jednak Grosik ma ten poziom, tak? Może to nie jest, jeśli chodzi o Liverpool, tak czy Manchester, może ten poziom, ale rzeczywiście, jeśli chodzi po prostu o poziom o Zbrojnicz wydaje mi się, że powinien być tym podstawowym zawodnikiem, który powinien wychodzić tej podstawowej 11. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Grosika. Zobaczymy, jaką po prostu podejmie ostatecznie decyzję. No, moim zdaniem, występy na przykład w Grecji, czy też Turcji, czy w Legi Warszawa, to lepiej jednak występować w Legi Warszawa, tak? Tylko, no, tutaj też może musi być po prostu. Po prostu gwarancja, jeśli chodzi o Legię Warszawa, że rzeczywiście Legia po prostu będzie mu płaciła tą pensję, a nie na przykład, że za pół roku oni stwierdzą, że no nie, musimy ciąć koszty, a w ogóle to po prostu rozwiążemy kontrakt z Grosikiem, tak bo w przypadku Artura Jędrzejczyka, tak? Więc tutaj przyszedł za czasów praktycznie Bogusława Leś Leśnodorskiego, ściągnięty tutaj z kierunku wschodniego do Polski. Wiadomo, on przychodzi do Polski, no to po prostu nie przyjdzie za, naś, za niższe pieniądze niż tam, co występował wtedy, przecież miał świetny czas w karierze i w reprezentacji, ma. No, Potem się zmienił układ właścicielski, tak? Bogusław Leśnodorski i Wancel praktycznie opuścili Legię, czy tam zostali spłaceni przez Dariusza Mioduskiego. No i Mioduski po prostu był niezadowolony, że takie wysokie ma praktycznie zarobki. Tutaj, tak, Jędrzejczyk chciałby po prostu negocjować te, te, te warunki. Ostatecznie bo tam nic się nie zmieniło. Te, te warunki są cały czas to, to takie same. No ale na coś się umawiają? No to po prostu muszą dotrzymać do końca kontraktu, tak? No bo zawodnik gdzieś tam po prostu robi tą karierę za granicą. Za granicę i wyjeżdża, po prostu zarabia pieniądze, też musi gdzieś tam ustawić finansowo, e, ściąga do Polski, tak, gdzie tam miał po prostu stabilizację finansową, więcej miał, mógłby zarobić. E, przecież mówiło się o tym, że Jędrzejczyk po prostu za granicą na wschodzie zarabiał milion e, praktycznie euro. Jak tutaj przyszedł, to po prostu opuścił swoje oczekiwania tam o 100 czy o 200 tysięcy. E, no więc przy, przyjdzie, a to jeszcze nie ma po prostu gwarancji. No tak się nie robi. No ale ostatecznie tak otrzymuje tą pensję, wszystko występuje regularnie z podstawowym zawodnikiem. Zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie dobry ruch. To byłby kolejny zawodnik, który praktycznie by do, został ściągnięty z Legii Warszawa po tych zawodnika, po prostu, którzy wcześniej występowali w europejskich drużynach. No, Kapustka, chociażby tutaj kwestia Boruca, tak? E, no, ale Bramkarz to zupełnie inna sytuacja. Zobaczymy sobie Bufona, tak? 40, chyba 2 lata i, i w momentu się występuje. To wszystko nie się pozdrawiam. stawcie suba, napisze w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć tutaj Grosika w Legii Warszawa? Cześć.